Krystian. Tak. Zanim jeszcze wyjedziesz do Zakopanego, chcę z tobą pogadać, ale bardzo szczerze. I proszę cię o szczerość. Rozumiem. Czy zgadzasz się na takie trudne pytania i czy zobowiążesz się mówić prawdę i tylko prawdę? No tak jak w amerykańskim sądzie. Cała prawda, tylko prawda. No właśnie, wiesz co, jesteś osobą, która ma dość specyficzny nastrój, ale też i sposób myślenia. Mhm. Jesteś bardzo młody i bardzo sympatyczny i mówisz otwarcie o bardzo wielu różnych rzeczach, ale wydaje mi się, że ty wiele rzeczy konfabulujesz, zmyślasz i opowiadasz historie, które są po prostu nieprawdopodobne zupełnie. Oczywiście każda z nich mogłaby się wydarzyć, ale powiedziałeś mi coś, czego ja chyba nawet nie puściłem w filmie, chyba bo jeszcze ten film nie jest zmontowany, ale mówiłeś o tym, że pracowałeś na statkach. I ja w to nie wierzę, Krystian. Tak, mówiłeś, że skończyłeś Jacku, studia. Ja to w to nie wierzę. Tak, zgodzę się z tobą. Że pracowałem na statku, to wymyśliłem, że skończyłem studia, to też wymyśliłem. Aha. No teraz ci powiem wprost. Ja nawet szkoły zawodowej nie skończyłem. Ja mam skończone tylko szkołę gimnazjalną. Czyli nie masz matury? Nie. Czy ty masz z tego powodu kompleks? Tak. Bo dzięki sobie głównie mogłem wiele osiągnąć. Ale tak nie było. Ale na własne życzenie. Może to nie jest do końca twoja wina, to po pierwsze, o, policja przyjechała, mam nadzieję, że nie będą nas szarpali, znaczy niech nas szarpią, ja tam nic nie mam. Ja nie mam nic do ukrycia, ja już dzisiaj byłem 2 razy legitymowany. Posłuchaj, ty zmyślasz na poczekaniu, powiedz mi, czy oni do Artura przypadkiem nie idą, czy wtedy, kiedy zmyślasz, zastanawiasz się nad tym, jak ta osoba, która to kłamstwo słyszy, tak się zawieszam cały czas, bo też oni się na nas patrzą. No właśnie zauważyłem to. Oni idą do Artura. O, widzę, idą bardzo wyraźnie do Artura, bo Artur pije piwo i tyle dzisiaj rozmowy z Arturem będzie, bo Artur pije piwo i w tej chwili wyciąga dokumenty i żeśmy podejrzeli. Widzisz, ktoś zadzwonił ktoś, bo przyjechali tu specjalnie. Nie, tutaj masz bardzo dużo kamer. Nie trzeba dzwonić. Możliwe. Oni sami widzą. Ale wiesz co, powiem ci, że chyba cię ocaliłem dzisiaj, biorąc się na wywiad. Bo tak, tak. Razem z nim teraz. Dosłownie. No otoczyli go, no niesamowite w ogóle. Dziękuję ci za to, Jacku. Nie ma za co. Patrzę, co się dzieje, oddali mu chyba dokument, to jest. To wygląda jak dowód osobisty. No i jeśli go nie zatrzymają, nie zabiorą, to wtedy pogadamy i nie, zobaczymy. Nie zatrzymają go. Wracamy do tych konfabulacji. Czy ty zastanawiasz się, czy osoba, której to mówisz, ona to zweryfikuje jakoś? Pamiętasz, że ja zweryfikowałem ciebie, pytając się o prawo OMA, którego nie znałeś. Powiedziałeś, że jestem po studiach tam elektrotechnicznych, ja pytam o prawo OMA, a ty ani B, ani B, dosłownie. Wtedy się robi głupio? Tak, robi się głupio. No dosłownie zapadłbym się po ciebie wtedy, nie? Ale jeżeli wymyślasz na przykład takie rzeczy, jak to, że pracowałeś na statku, to trudno jest to zweryfikować. No jest to trudno zweryfikować, ale nie zastanawiam się nad tym wtedy, czy ta osoba będzie w stanie to jakoś zweryfikować. Hmm? A czy osoby, do których to mówisz, one to szybko odkrywają? Na przykład Grzegorz mi powiedział, twój kompan z tego skłotu, że on nie wierzy w twoje historie. On nie jest moim kompanem. Okej, no ale osoba, która cię zna w tym sensie, on powiedział, że on nie wierzy w twoje historie. Artur natomiast wierzy w każde twoje słowo. On mówi, ja nie mam problemu z tym, żeby w to wierzyć. Mhm. Jak to jest? Często ci się zdarza, że ktoś ci mówi, że zmyślasz? Tak. Jest mi wstyd, dlatego że okłamałem swojego przyjaciela. No naprawdę, jest mi wstyd. A kogo konkretnie? Artura. Bo on w to wszystko ci uwierzył. Mhm. A co jest jeszcze nieprawdą w tym twoim życiu, to co opowiadałeś? Restauracja mało wiarygodna. Dziadkowie, którzy ci przekazali majątek, mało wiarygodne. No też to jest 5 kłamstwo. Mało wiarygodne. No wiem o tym. To też jest kłamstwo, zgodzę się z tobą.
Czyli ty właściwie te wszystkie historie wymyśliłeś. Tak, tak. To, że byłem w domu dziecka, to nie jest kłamstwo. To tak przypuszczam. To, że mam ojca alkoholika, że byłem z trzech młodszych braci najgorzej bity, to też nie jest kłamstwo. Mhm. No miałem trudne dzieciństwo, dlatego tak... No ciężko mi o tym mówić, dlatego koloryzuję. Rozumiem, ale czy wtedy też tobie jest lżej? Czy ty się wtedy czujesz, kiedy mówisz, że ty masz studia, czy ty się czujesz, jakbyś te studia rzeczywiście skończył? Tak, tak. Jak najbardziej. Czuję się lepiej, nawet okłamując wtedy ludzi. No bo ciężko jest mi mówić o tym, co miałem w swoim życiu, o dzieciństwie. No naprawdę ciężko. Ale też być może okłamujesz nie tylko ludzi, ale i samego siebie w ten sposób. Tak. A jaka jest prawda, jeżeli chodzi o Zakopane? Co ty tam robiłeś z tym Zakopanem? Pracowałem. I jako pomoc kuchenna, i jako pizzer. Ale nie byłeś właścicielem restauracji? Nie, nie byłem. Nie miałeś bogatych dziadków? Nie. I nie masz też długów? Mam długi. Ale nie tak duże. Ale nie tak długie. A jak długie? Oj, ciężko mi jest długie, długi. Jak długie długi masz? Poczekaj, zanim odpowiesz na to pytanie, to podejrzymy no nie... tam. Nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. Podejrzymy tam, co się dzieje. Ale no, sporo jest, nie? Bo jako osoba młoda chciałem zarobić no, szybkie pieniądze, nie? Mając zdolność kredytową, tu się brało jakieś telewizor na laty, to jakąś konsolę do gier, to jakiś telewizor, tam jakąś laptopa, ale tu jakieś rozumiem, telefony. Łamałeś prawo, bo to były wyłudzenia. Tak, tak. Grożą ci teraz kary więzienia za to? Nie. Siedziałem dwukrotnie w więzieniu. Raz siedziałem 10 miesięcy i to za... I ty nie wymyślasz? Nie, nie. Powiedziałeś, ma być szczerze. No właśnie. Więc jeszcze, że raz siedziałem za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego na służbie. Jak dosłownie panu opiekunowi w domu dziecka, no niestety dostał do mnie, ode mnie po twarzy. To dostałem 10 miesięcy, a drugi raz dostałem... Ale poczekaj, poczekaj, bo to mi się już nie zgadza. W domu dziecka byłeś niepełnoletni. No tak. To nie mogłeś dostać... A mając 17 lat... Już się odpowiada. Już się odpowiada. A, rozumiem. I to jest prawda. Sprawa trwała ponad rok czasu. Aha. Jakieś rok i 3 miesiące. Jak... No tak mniej więcej, nie chcę cię w błąd prowadzić też. Rozumiem. I mając już 18 lat, dostałem wtedy wyrok. No, czyli odpowiadałem jako osoba pełnoletnia. Rozumiem. A to ten dostałem, drugi pobyt w więzieniu? To dostałem za kradzieże. Dali mi tam 120 godzin do odróbki, czyli musiałem w danym miejscu się stawić, za darmo odrabiać. Ale powiedziałem, co mi zrobię, nie pójdę. To wtedy zostałem 58 dni. I wyszłem 3 stycznia. To był 2020 rok z Tarnowa. Także no... Jak taki młody chłopak przeżywa więzienie? To jest na pewno ciężko. Duży szok. Też na pewno ciężko. A co było ci najtrudniej tam zaakceptować w więzieniu? Czy była przemoc? Jak najbardziej. Więźniów w stosunku do ciebie? Czy... Więźniów, strażników miejskich. Strażników więziennych. Mhm. Także ciężko było. Najgorzej jest z higieną. 2 razy w tygodniu masz się umyć pod prysznicem. Zimna woda? Nie, ciepło normalnie. I tak ogółem jeszcze w misce. Aha. No jakoś trzeba było się do tego przyzwyczaić. No nie jest to normalne, no ale jednak życie. A jedzenie w więzieniu? Tragiczne. Czy wtedy, kiedy doświadczasz czegoś takiego jako młody chłopak, czy to jest przestroga na przyszłość? Czy masz wtedy taki hamulec, żeby nie łamać prawa? No to jest taki hamulec, ale wiesz, żeby nie popełniać kolejny raz tego samego błędu, żeby tam kolejny raz nie trafić. Wiesz tam, jak wyglądała zupa w więzieniu? No powiedz. Na przykład pomidorowa. Zupa czerwona, sama woda, w środku były 2 kawałki marchewki, 3 kawałki makaronu. I to jest zupa. To nawet najeść się tym nie można specjalnie. Czym? Chyba wodą.
A jeżeli chodzi o papierosy na przykład, jak sobie to ogarniałeś? Oj, wtedy ja paliłem 3 papierosy na dzień. A jakie zdobywałeś? Powiedzmy, sprzątałem całą celę sam. No i chłopaki dawali mi 3 papierosy. Za posprzątanie celi? Za posprzątanie celi. A, rozumiem. Aha. Więc no, jakoś trzeba sobie radzić. Jak to się stało, że trafili do Zakopanego? Chciałem, powiedzmy tak, patrzę na Oliksie, na telefonie, praca w Zakopanu z zakwaterowaniem na ulicy Nowotarskiej. Jest niedaleko dworca PKP w Zakopanem. No, czort, może pojadę, może akurat uda się. No i wtedy poznałem znajomego tam. Mam kontakt z nim do dzisiaj, ale niestety, jakbym chciał pieniądze, to bym mi nie dał. I jak długo tam pracowałeś? 4 miesiące. I dlaczego to się skończyło? Na własne życzenie. Mówię, czort, a jadę sobie za granicę do Berlina. Znudziło cię tam? Znudziło mi się. Historia z żoną wymyślona? Nie miałeś żony. Nie miałem żony. Za ale młody to jest jestem. Historia ze zdradą wymyślona też. Widzisz, ile to jest korzyści ze zmyślania. No. Możesz przeżyć wszystko. Bez żadnych konsekwencji. Czyli skoro nie było żony, to i nie było zdrady. Oczywiście, nie było tego. Zmyśliłem. No przepraszam was, widzowie. Wiesz co, to było w sumie bardzo sympatyczne. Nie sądzę, żeby był powód do przepraszania. Natomiast bardzo cenię to, że o tym po prostu mówisz. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą, mianowicie, czy ty tę historię wymyślasz zawczasu, czy to jest w chwili jednej? To jest jedna chwila. Rozumiem. Czyli dzisiaj możesz być właścicielem restauracji w Zakopanem. Jutro mogę być właścicielem mariotu. Albo statku, no, na którym pływasz po oceanie. Dosłownie. Może to jakiś sposób na życie jest. Ławeczka, na której sobie wymyśliłem swoje własne życie. Może? Może akurat, Jacku. Po co dałeś mi pomysł? To słuchaj, w takim razie zabawmy się to i wymyśl mi jakąś na poczekaniu niezwykłą historię dotyczącą swojego życia. Spróbujmy to tak zaaranżować. Umówmy się, że zaczynamy rozmowę od nowa, że się kompletnie nie znamy i ja do ciebie mówię, cześć Krystian. Cześć Jacku. Krystian, opowiedz mi o sobie, kim ty w ogóle jesteś? No niestety, w chwili obecnej jestem osobą bezdomną. Jak do tego doszło? Kurde, szkoda gadać. Widzisz tą siatkę tam na budowie? No widzę. Muszę przybliżyć. I co się wydarzyło w związku z tym? Poszedłem do pracy, kolega mi załatwił. Myślałem, że będzie okej. Szefem okazał się oszust. No kurde, no niestety. Poszłem. Mówi, jeśli nie dasz mi dokumentów, dowodu osobistego, to zostaniesz połamany. No kurde, no tak się przestraszyłem, dać mu czy nie? I no kurde, widzę, że ma kaburę przy sobie. No kurde, nie wiem, czy to jest paralizator, czy broń. No to dałem mu ten dowód. Zostałem tak skopany, że do tej pory mi barek boli. Naprawdę. Czy w ten sposób zdobywasz kasę na ulicy, że wymyślasz historię? Dosłownie. Ja no, tak jak zauważyłem przed chwilą. Ja na poczekaniu mogę wymyśleć jakąś historię. Ale najważniejsze, że sprawia ci to radość, bo się cały czas uśmiechasz. No tak, a co mam robić? Płakać? Krystian, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę i życzę ci, żeby ten wyjazd do Zakopanego się udał. A widzę, że... Nie uda się. Tak musi być. Tak musi być. A widzę, że Pomidorek już został zwolniony przez policję i mogę go zapytać, co się wydarzyło. Krystian, bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję ci również, Jacku. Spokojnego dnia.